Siemaneczko wszyscy ludzie, tutaj Matinio, witajcie. Całkiem możliwe, że w ostatnim odcinku X-Blades, chociaż to oczywiście niepewne, wszystko oczywiście okaże się pod koniec najprawdopodobniej, także jesteśmy w walce z bossem, mam nadzieję, że uda mi się to jakoś go pokonać, no to dlatego rozpoczynamy już walkę. O, widzę, że tutaj mamy jakieś do zniszczenia jakieś stwory. No tylko spróbujemy postrzelać. Normalnie postoimy. A! O, widzę, że mamy tutaj umiejętności. O dobra, może jednak troszeczkę u siebie przyciszę, bo jest troszeczkę u mnie za głośno. Strasznie. Czekajcie, ja mogę w ogóle tego trafiać. Mogę, ale czy w ogóle coś dodaje? No tak chyba nie za bardzo. Dlatego skupię się. No bo dobra. Po co ja w ogóle tutaj tak stoję? Zamiast. Ej, czy on się w ogóle zbagował? Nie, kurde, on stoi! Fuck! Myślałem, że coś mu się spierdzieliło. Dobra, może nie będę się skupił bardziej na tym, żeby coś zniszczyć. Tylko ja skupię się na tym, żeby te stwory zniszczyć, bo widzę, że to... Dobra. Widzę, że teraz mogę z nim powalczyć. Wow! Well, goddammit! O, to była ciekawa sprawa. Chyba go zamroziłem. Czy on się zamroził? I don't give a fuck. I don't know, nie wiem. A dobra, czyli musiałem jednak jakoś go zaatakować mimo to. O kurwa, dobra, widzę, że jednak to nie o to chodzi. Dobra, ciekawe, co ja mogę nie zrobić. Aha, czyli muszę chyba inaczej to zrobić, dobra. Mam już troszeczkę możliwości do zrobienia jakichś ataku z moich umiejętności. Zobaczymy, czy ogólnie mi to wyjdzie. Tylko muszę oczywiście uzbierać. Dobra, i teraz. No, wiecie co, chyba to nie tak za bardzo. Kurde, no ja stałem. O Jezu. Co ja mam w ogóle zrobić? Czekajcie, może najpierw zobaczymy, co ja tu w ogóle mogę zrobić. Czekajcie. Czy ja mogę zrobić tak? Nie, nie na tego. Chciałem na tego, właśnie. Coś to w ogóle dało? Oj, chyba chuja dało. Ale jedynie, co mogę zrobić, to pozbierać sobie to i zrobić tak. Coś to dało? Chuja dało. W ogóle nic. O Jezu, nie mam dlatego pojęcia, co ja mam w ogóle zrobić. Dobra, muszę sobie przypomnieć, pochodzę sobie troszeczkę i pomyślmy sobie, co na niego najlepiej działa i czy w ogóle czy to coś zadziała. O, chyba coś tu mamy złotego, mi się wydaje. Czy mi się tylko wydaje? Wydawało mi się, bo coś tu leci. Co wtedy na niego dobrze działa? Ja z tego, co ja pamiętam, kiedy z nim ostatnio walczyłem, to wydawało mi się, że najlepszym na niego sposobem była walka. I też moje umiejętności, ale no niewiele to teraz daje, bo on coś tutaj widzę tworzy. On tworzy jakieś stwory, za którymi ma jakąś moc. Czekajcie, ja spróbuję uciec, chociaż to jest... No dobra, widzę, że nie mogę tak za bardzo, a jak strzelać. Aha, dobra, widzę, że on tutaj... Dobra, widzę, że nie za dużo zadziałam, więc się troszeczkę podleczymy. Nie wiem, ja tak zastanawiam się. O, teraz? Teraz widzę, że się troszeczkę wkurzył. O, dobra, widzę, że teraz już mam możliwość z nim powalczenia, tylko teraz w jaki to sposób na niego byłoby dobrze z nim powalczyć? Dobra, przynajmniej teraz nie jest... może ogień? Zobaczmy. No może ogień? To jest chyba jakaś mysz. Albo trzeba walczyć z tymi stworami? Nie, wątpię. Mi się wydaje... No kurde, skaczę, żeby nie trafić na jego wstrząsy. A może... Wait a second. Czekajcie, właśnie. To jest mysz. Przecież mam trzęsienie ziemi. Dlaczego ja tego bym nie mógł spróbować? Na przykład zamiast ostrz gniewu, tak, ostrz gniewu przepiszemy. To będzie na której literce? Nie mam
pojęcia. Chyba mi się wydaje E. Weźmy. Tak, to będzie E. Bardzo dobrze. Mi się wydaje, że to może zadziała na niego. Chociaż z tego nie mogę być oczywiście w 100% pewny. Zaraz zobaczymy. O nie, dobra, czyli jednak muszę zregenerować. Aaaa! Chodź tu. Może nie tak za bardzo byłem daleko, ale dobra. W sumie na tym jeszcze nie miałem okazji sprawdzić. Dlatego zaraz zobaczymy i użyjmy. Działa! Dobra, czyli jednak ogień za ogień. Ogień za ogień, ząb za ząb, proszę bardzo. To może na niego zadziała na luzie. Dlatego już mam na niego haka. Szkoda, że ja dobrze pomyślałem, że coś takiego jeszcze mam. W ogóle, że mam. Proszę bardzo. I spróbujemy... A nie, dobra, widzę, że... przecież byłem w locie, kurwa. Spadaj ode mnie. Trafił w ogóle w niego? No nie za bardzo. No kurwa, jego mać. You are die. Tak bym powiedział. No jednak zabijanie stworów to nie jest raczej odpowiednia rzecz, żeby go załatwić, dlatego pójdziemy po kryształ. Przyspieszymy troszeczkę ten proces. Podejdziemy do niego i po prostu podskoczymy. I spokojnie uciekniemy, bo widzicie, on stara się nas w jakiś tam sposób jeszcze nas... zaatakować! Ale ja oczywiście postaram się... No to będzie trochę jednak długa walka, ponieważ widzę, że ja dużo nie mogę zrobić. Chociaż oczywiście różnie jeszcze oczywiście może bywa. Zobaczymy jeszcze kilka jeszcze możliwości, które mogę sprawdzić. Nie. Czy ja w ogóle... Nie, to ja odpalam... Aha, dobra, czyli to w ogóle nic. A zobaczmy to. W tej chwili go zamroziłem. Ale czy to w ogóle dało? Chyba dało! Dość Co to tam? Ludzie zbytnio cenią swoje Aha, dobra, coś w tym stylu. Nieważne. No, widzę, że go tutaj... Aha, dobra, widzę, że jednak coś to daje. No to jest ciekawa sprawa. Czemu ja wcześniej też o tym nie pomyślałem? Chociaż wcześniej, jak zauważyłem, to dla niego nie zadziałało. Chyba, że to były spowodowane z tymi stworami, które były wokół niego. W sumie zaraz możemy go jakoś sprytnie go pokonać. Dobra, pozbądźmy się te stwory w ten starodawny sposób. Ja staram się właśnie jego... Widzicie, teraz... Dlatego jesteście tacy słabi. Chyba sobie śnisz. Dobra, pozaatakujmy tego stwora. Nie, nie chciałem w niego. Ale dobra, niech będzie. Kurde, ja tu... On ciągle jest... On ciągle się zamraża, można powiedzieć. Ciekawe, czy pozostałe umiejętności na niego zadziałają. To jest ciekawa rzecz. No też chciałbym sprawdzić. Tylko zaraz zobaczymy, uwaga. Zaraz zobaczymy. Nie, nie to, kurwa, nie ten przycisk. No i tak mnie zaatakował. A Jezu, nie ten przycisk. Ja już się trochę do tego przyzwyczaiłem. O, teraz. Uwaga. Oj, chyba chuja to daje. Chociaż jeszcze zobaczymy, czy to jest... Nie, to jest co innego. Dobra, czyli nie mam ognistego gniewu, dlatego my się tutaj skupimy na lodowym strzale i trzęsieniu ziemi. Kurwa, może nie to chciałem. Dobra, może się podleczę. Pozbieram troszeczkę gniewu. Boże, jak ona troszeczkę wolno teraz atakuje, nie wiem dlaczego. A, wziąłem teraz ogniste miecze, no dobra, niech będzie. Spróbujmy w ten sposób. I zaatakujmy go w ten sposób. Zyskam troszeczkę na czasie. To jedno. Pyk. Mogę znowu zaatakować i... No właśnie, teraz. Oj, to będzie długa walka, tak jak zapowiadałem. Oczywiście, że jak jest on lodowacowana! Dobra. Wow, jak mnie teleportowało! Twój upór jest próżny. Tak jak twoja gęba za chwilkę będzie zamknięta w moim mieczu. Ja trochę słabe. Nie, znowu nie to, kurwa.
Nie, ja już i tak nie jestem przyzwyczajony do przycisków. A ciekawe jak nasz partner, czy on jeszcze żyje? Ile on już tam może tak w ogóle... Ile on może jeszcze tam wisieć, można powiedzieć. Dobra, widzę, że on jest zamrożony, więc... W sumie to jest fajna rzecz, żeby teraz to zrobić. O właśnie, i znowu będzie chciał nas... tę samą umiejętnością prawdopodobnie. A! Dobra, ogniste miecze się jednak przydadzą. Pyk! Proszę bardzo, i możemy zrobić podskok! Goddammit! Aaaa! O, dobra, jednak nie użył tej umiejętności. Chyba, że już byłem tak zbytnio daleko. Dobra, chcę zrobić podskok. Nie, chciałem podskok. No choja, kurde, chcę zrobić tak. O, właśnie, w taki sposób. To jest fajna rzecz. Pyk i pyk. To jest dobra rzecz. Zrobimy tak częściej. Proszę bardzo. Mogę na przykład do niego podejść. No może nie to chciałem. Ale i tak to chuja dało, widzę. Strzelanie w ogóle nawet nie ma takiej opcji. Weźmy ogniste miecze, bo kurde, jednak przydadzą się. Zróbmy tak, zróbmy tak, zróbmy tak, zróbmy tak. Woo! Dobra, następne stwory widzę zaraz tutaj przybędą. Bardzo dobrze, przyda mi się troszeczkę. Nie na niego, kurwa, nie na niego! Shit! Fuck! Bym. Jak zaatakuję w niego, czy coś to w ogóle da? Oj, chyba chuja to da, bo widzę, że nic, żadnego damage'a nie robię. No dobra, po prostu się skupimy na tym, żeby... Czy on w ogóle zginie? Chyba zginął. Dobra. Użyjmy tych samych umiejętności na niego. Weźmy, o właśnie, weźmy kryształ, dobrze, że tu jesteś. On teraz nie przewoła stworów, dlatego wykorzystamy przez ten czas, żeby użyć ten lodowy strzał. Proszę bardzo. Ja teraz mogę spokojnie się zregenerować swój gniew i mogę teraz... O właśnie, to jest fajny sposób! Pyk! I pyk! Dobra, bo widzę, że zaraz stwory tu znowu będą. Dobra, czy już obczaiłem w ogóle wszystko, co mogę tutaj zrobić, dlatego fajnie, że to szybko, fajnie płynie, to się zrobi zaraz. Zobaczcie, uciekam od tych stworów, proszę bardzo. Czy ja mogę zrobić podskok? Fajnie byłoby w końcu. No nie, nie za bardzo, bo ja nie mam tyle. Albo dobra, niech będzie to. Dobra, zregenerujmy trochę gniewu. No dobra, nie, bo jednak ten będzie mi przeszkadzał. Strzały chuja dadzą, ja dobrze wiem. Dobra, pójdźmy troszeczkę tutaj w tą stronę. Może coś poniszczę, coś tam znajdę. Tu są ogromne posągi. Ciekawe, czy tamte, które atakowałem, dało się zniszczyć. To jest śmieszna sprawa. Dobra, tam chcę strzelić. Ten próbował też do mnie strzelić, ale widzę, że z celnością to i głupotą to chyba daleko do mnie. Nie obrażając oczywiście, że blondynka czy coś, no bez przesady, że dobra, nieważne. Nie o to chodzi. Dobra, zostało jeszcze 4 paski, więc... Chyba już powoli jesteśmy u końcowie. Jestem ciekaw w ogóle, czy to już jest koniec naszej gry. No trochę dziwne, bo tak szybko przegrać, no to jest śmieszna sprawa. No zaliczyłbym się do grona tych osób, którzy przegrali w tą grę bardzo szybko. Ale jestem też również ciekaw, jak można byłoby jeszcze szybciej go pokonać. To jest śmieszna sprawa. Dobra, zniszczmy te posągi, mimo że jednak też bym chciał troszeczkę pozbierać duś, żeby po prostu czegoś nie pominąć, ale wolałbym go po prostu już go wykończyć. Dobra, weźmy te stwory, weźmy ogniste miecze, proszę bardzo, a niech mnie atakuje, co mi tak mi zrobi. Zróbmy tak, zróbmy tak, on już traci 3 pasek, więc powolutku końcóweczka. Zaatakujmy te stwory. Proszę bardzo, jeszcze jeden. I proszę bardzo, możemy teraz spokojnie jego pozaatakować. Przestań marudzić, chodź tu i umieraj. Dobre. Chyba, że chodź tu i umieraj. Dobra, może tak. Może tak to. Ale to fajnie, tak byłoby. Nie, zresztą. Dobra, nie mam niestety. A nie, był kryształ, kurde, dobra.
A chyba, że wcześniej tego nie zauważyłam. Dobra. Ogniste miecze. Aha, nie mam, bo nie muszę. O właśnie, teraz udało się. Aj! Drżysz, żałosne. Zaraz zobaczysz, kto będzie. Kto pierwszy zginie i kto będzie się bał ginąć. Kurwa, gincie! Dobra, bo chcę tego trafić. O właśnie, jak idealnie go wręcz trafiłem. O, chyba się odmroził. Nie w tego, kurwa, tego właśnie. Zostało mu niewiele już tak naprawdę, dlatego zrobimy teraz jolą rzecz. Proszę bardzo. O, padł! Tak mi się wydaje, on chyba padł. To chyba już nawet... A nie, dobra, jest, dobra, szacun. Dobra, to jeszcze chyba nie koniec. Dlatego my zaraz użyjemy... tego! Chodź tu. I umieraj, skurwysynie! Może nie w ten sposób. Dobra, widzę, że jednak go nie załatwię, póki nie będę miał czegoś. Dobra. Jakby tu go ogólnie wykończyć? Pod skokiem, no raczej mrocznym gniewem ani czymś... Dobra, czekajcie, no dobra. Może nie w ten sposób. O! Gdzie on jest? A, on się teleportował, dobra. Czyli widzę, że jednak trzeba coś tu zrobić. Dobra, uwaga. Chodź tu. O ty suko, czy muszę cię trafić ty? No dobra, widzę, że jednak upór u ciebie jest wręcz niesamowity, no dobra. Skoro tak chcesz, to proszę bardzo. Bum. O kurwa, dobra, czy to jeszcze nie koniec. Widzę, że muszę coś zrobić, żeby go pokonać jakoś. Ciekawe jak. Czekajcie, zróbmy tak. No chodź tu, kurwa! Przestańcie mnie ubijać. Skurwiele jebane. I teraz może się uda. Jeeees! Kurwa, trzeba było tylko tak zrobić. Proszę bardzo. O Boże! A szybę prostowałem. Sorry bardzo, ale... No takiej męczarni to już dawno nie miałem. No i co, koteczku? O właśnie. A gdzie on ma ranę, czy coś? Kurde, bez sensu. No dobra, ważne, że żyje. No i co przy stojniaku? Dziewczyna ci uratowała dupę, no i co teraz? No i co teraz Ayumi będzie chciała zrobić? No właśnie, teraz ona idzie po ten artefakt. Ciekawe, czy stwór w ogóle żyje. To, że on ma te kryształy, które niego wbijało, to... To jeszcze nie, o niczym nie świadczy. O właśnie! What the fuck?! Chyba wiem. Do you think it simply disappeared with the wind? Hmm? No. Listen, calm down. We'll fix it somehow. No, it has to go somewhere. Leave me alone. You'll be damned. Okej, czyli aha, dymianty w lewy. Dobra, widzę, że ja muszę spierdalać, bo widzę, że budynki tutaj spadają. Gdzie ja mam w ogóle iść? Aha, wtedy, dobra. Diamenty w lewym górnym pokazują dostęp do energii. Jeżeli przynajmniej jeden diament jest poświetlony, muszę użyć... A, dobra, zresztą nieważne. Chyba, że ja coś zrobiłem źle i chyba wyszedłem. O kurde, to byłoby dopiero żałosne. Czekajcie, czy ja mogę... Nie, ja muszę i tak uciec.
bo widzę, że tutaj ona chyba mi wyświetla. No nie, nie uchcę, że ja muszę jeszcze tu walczyć. No kurde. Dobra, może jednak pociągnijmy to jeszcze. Zobaczymy, ile to w ogóle jeszcze potrwa. Nie mam dla tego pojęcia, gdzie w ogóle jesteśmy. Ile to jeszcze potrwa tak naprawdę. Czy ja mam w ogóle jakieś umiejętności? Mam na razie to. To może jednak się przyda. Dobra, idziemy dalej, bo widzę, że diamenty mi prowadzą drogę. Kurde, no. Dobra, widzę, że... Aha, dobra, widzę, że tu mam jeszcze jakąś drogę, dobra. No nie, to jest chyba tylko do elementu. Ale dobra, ważne, że w takim momencie artefakt zdobyłem. Co tu mamy? A Yumi skacze wysoko, atakując, stojąc przed nią wrogo. Spacja, spacja, lewy przycisk myszki. Spacja, spacja, lewy przycisk myszki. O, coś tam widzę, nie jest, no. Dobra, czy jest w ogóle możliwość przejścia? Chyba, że jestem w czarnej dupie, bo to już bym zrozumiał. Oj, chyba nawet nie mam umiejętności. Właśnie, ja nie mam ani mrocznego gniewu. A nie, dobra, jest, ale co z tego, jak nie mam mrocznego gniewu? No właśnie. Dlatego czekajcie, możemy sobie... Czy ja w ogóle mogę jakieś umiejętności przepisać? Na przykład ognisty gniew, właśnie, przepisz. Tutaj miałem... tu przepisz i proszę bardzo. Teraz już możemy użyć normalnie swoich umiejętności, spokojnie. Dobra, idziemy dalej, bo widzę, że cały czas się tutaj wszystko rozpada. No właśnie, dlatego pewnie ten kryształ bym nie zdobył. Dobra, będziemy używać częściej tego, tej umiejętności. Będę już mógł przejść, czy ja muszę tędy iść? Chyba już tutaj przyszedłem, tak. Boże, już tak się nie orientuję z miejscami. No kurde, mam nadzieję, że to szybko się skończy, bo... Dobra, zwycięstwo, ale co z tego? I tak musimy iść dalej. Proszę bardzo. Mam nadzieję, że... Szybko się z tym uwiniemy. Chyba ja muszę wracać tędy. To jest chyba ten długi korytarz, gdzie trzeba iść trochę dalej. No wiem, że już te zniszczone obiekty pomijałem i tak dalej. No sorry bardzo. Poznana nowa umiejętność. Szeroki strzał. Poznana nowa umiejętność. Mega strzał. O, a to co? Czy ja mogę tutaj, czy gdzieś tu? Mega strzał. Strzelanie jedynką. Czekajcie. No, wiecie co? To jest dopiero takie odkrycie wręcz niesamowite. Żeby dopiero teraz ogarnąć, że to są takie umiejętności. Ja jebie! Gijcie kurwa z moich z pistoletów! Jebane skurwibączki! To jest dopiero OP! No kurwa! Dobra, może jednak nie, bo widzę, że te małe główienka mi przeszkadzają. Jezu, ale one są takie na szybkie! Dobra, może zróbmy tak! Oho, dobra, widzę, że nie na... Dobra. To jest dopiero OP. Kurwa, dopiero teraz to odkryłem. Dlaczego? Ja jebie, ale kurwa, to jest dopiero rzecz. Ja pierdzielę. Co to już dopiero odkrycie? Mówię wam. Nice. Dobra. Ja się tu muszę skupić na tym. Wow. Dobra, odkrywam chyba już same niesamowite rzeczy, które u niej nie miałem okazji zauważyć. Dlatego fajnie, że dopiero teraz to odkryłem. No ale zresztą. Dobra, kurwa, no z pistoletu już, to już w ogóle dopiero śmieszna zabawa. Ja chcę już użyć tego, ognistego gniewu, ale nie mam kiedy jeszcze. Bo one są tak szybkie. Co ja robię? Po prostu co ja robię? Ten potwór może zostać zraniony wyłącznie przez mega strzał. No coś ty! A! Dobra, czyli muszę jednak załadować w pełni. O! Aha! Aha, okej, okay, czyli na strzała. Proszę bardzo, ładujemy. Bum. Kurwa, to jest dopiero OP. Nie no, dopiero gra mnie teraz uczy. Chyba, że tego ja po prostu tak chuj nie zauważyłem.
No ale cóż, chyba to raczej to drugie, bo niewątpliwie coś takiego dla mnie to jest w ogóle zaskoczenie. Dobra, ja tam muszę obserwować czasami z czasem, bo ja nie wiem tak naprawdę ileż to zostało koniec gry. Czy ja w ogóle dobrze idę? Tak, dobrze idę. Tutaj akurat chyba nie miałem nic do zniszczenia, dlatego dobrze, że już przeszliśmy aż tyle. W ogóle gdzie ja w tej chwili jestem? Dobra, wiecie co, może tutaj przerwiemy w razie czego, bo i tak przegrałem troszeczkę przez ten czas, dlatego zapiszemy tutaj i zakończymy odcinek. Myślałem, że jednak będzie tu koniec, ale jednak nie, będziemy cały czas wracali i cały czas się jeszcze trochę tutaj bawili. No ale cóż, mimo to, jeżeli oczywiście moim zdaniem mi się podobało, ale jeżeli wam, to oczywiście zostawcie jakąś ocenkę i do usłyszenia w następnym odcinku. Także dzięki wielkie, na razie.